Hej, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Koronik Myrtany przed nami. Wychodzimy po raz kolejny z naszego ciepłego łóżeczka i idziemy zobaczyć, cóż tu słychać. Na dzień dobry, w sumie możemy oddać jaja ścierwojada Bastianowi. Mam wszystko, czego potrzebujesz. O. Proszę, to dla ciebie. O, 40 sztuk złota, to nie ma źle. Jeszcze z tego co pamiętam, tam do mięsnego mieliśmy podejść. Tylko mięsny gdzieś tam może będzie. Zobaczymy, co on nam zaoferuje za mięso, bo mięsa mamy dosyć sporo. Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy? Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć ze skałą. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Wydobywanie. 0 PN plus 15 sztuk złota. No dobra. Wróć, gdy uzbierasz więcej złota. Jaki obrażony. Zobaczmy w ogóle towary jego. O, ma kilow. Nawet to bardzo dobrze, tylko za 45 sztuk złota. To tak nie na moją kieszeń trochę. Tą lagę możemy sprzedać. Zardzewiały miecz tak samo. Zaostrzony patyk też. Noga szkieletu, ręka szkieletu. Prosty nóż. To sobie zostawię. Co ze strzałami? Za darmo. To za darmo umarło. Grog możemy mu sprzedać też. Piwo. Też. Wino. Tutaj coś z ziół, ewentualnie światło. O, i na przykład złoty świecznik, złoty puchar, złoty innos. Mam 125. Weźmiemy sobie kilof. No i to by było na tyle. A, właśnie, bo tutaj jeszcze coś... A, nie. To jest jak leci, dobra. Aż dziwne, że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle jest spokój. No, zazwyczaj. Dobra, to teraz się przelecimy tam do tego mięsnego. To chyba tutaj nawet jest. Tak jest. A tu farmerka jest. A gdzie jest rzeźnik? Nie tutaj. Kufer jest tutaj natomiast. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie, no nie będę mu kradł tutaj. Kim jesteś? Jestem Rym i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę kretoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Sprzedamy mu. Dla ciebie. 24 sztuki, no to całkiem dużo. Ma, dla ciebie. Za 80, też okej. Okay. Mógłbym kupić od ciebie dziczyznę? Nie. Widzę,
Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuje, bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za to mizerną zapłatę. Jaki masz z nami problem? Taki, że nie potraficie walczyć o swoje. Gdyby pojawił się tu jakiś ork, pierwsze co bym zrobił, to chwycił za broń. Wy jednak spieprzacie jak szczury z tonącego okrętu. Myślę, że wielu z was zrobiłoby to samo, słysząc powtarzające się plotki o orkowych galerach. Mylisz się, smarkaczu. Ale hej! Nikt przecież nie spodziewał się, że Londramczycy będą bronić swoich domostw. Jesteście bandą tchórzy. Nikim więcej. Powtórz, bo chyba nie dosłyszałem. Z miłą chęcią powtórzę. Jesteście wrzodem na dupie tej wyspy. Im szybciej was się pozbędziemy, tym lepiej. O ty skurczybyku. Chyba przydałaby ci się lekcja dobrych manier. Tylko spróbuj mnie tknąć, a starszy się o wszystkim dowie. Odłóż broń! Mądra decyzja. Niech ci będzie. Nie będziemy go tutaj irytować bardziej niż musimy. Bo jak widać, nie za dobrze się tu kończy. Czego tutaj węszysz? Spadaj! Widzisz, to nie było takie trudne. Pierniej, że się rzucili tu na mnie, Jezu. Ja też bym tak zrobił, jakby ktoś mi wlazł do domu. A, tu ten syf dalej jest. A tu ten ziomutek siedzi. Hej! Co słychać? Oho, kolejny przybłęda. Gadaj, czego chcesz, albo daj mi spokój. Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Nie, kiedy muszę odpowiadać na głupie pytania, takie jak twoje. No cóż. O, Severin. Co słychać? Chcesz w łeb, czy w końcu sobie stąd pójdziesz? No, nie są zbyt mili ci ludzie, jak widać. No, ale trudno. Dobra, jak z tym Kilofem tu wygląda ta sprawa? A w ogóle tutaj mamy te dwie potrawki od łowcy. Rozumiem. Specjalność łowcy. 3 razy mięso smażone z wilka, leśna jagoda, sól i torebka pieprzu. Właściwości: najpopularniejsza strawa łowców złożona z ich podstawowych łupów. Okej, okay, a druga? Rozumiem. Składniki: 2 razy dowolne mięso, kapusta, torebka pieprzu, sól. Właściwości przedmiotu: kawałki mięsa owinięte w kapustę i duszone na wolnym ogniu w wielkim garze. Mięsne paczuszki. A właśnie, bo ja chciałem zobaczyć jeszcze ten Kilof. No, ale to Kilof się zdaje, że będzie dwuręczną bronią. Okej. Okay. Ile ja mam kasy? 184. Wow. Nieźle. Teraz możemy sobie iść zwiększyć siłę i broń jednoręczną. Ej, ty! Zacznijmy ty... Dobra. Raz, dwa. I siłę też na 2 razy. Hej! No i super. Tak, trzymaj. Teraz jest znacznie lepiej, mamy 10 siły więcej i 10 walki jednoręcznej więcej. Dobra, nie będę ich tutaj straszył, wyciągając broń. Co my tu mamy? Karalucha. Dobra, teraz tak. Surowe mięso szczura, okej, okay, dobra. Teraz możemy sobie... O, iść tutaj w sumie jeszcze. Bo tutaj jeszcze chyba nie byłem. Skupisko domków jakieś. Jakiś Mike. Jak życie? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Daj mi spokój. No cóż.
Nie za rozmowni są, jak widać. Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Nie mam w zwyczaju okradać tych, którzy mi pomogli. Ho, ho! Jak szlachetnie z twojej strony. Pewnie jeszcze planujesz zwrócić nam koszty waszego utrzymania. W sumie to myślałem o tym. A to dobre. Uciekinier chce się odwdzięczyć za pomoc. To się nawet magom z klasztoru nie śniło. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera. Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. No, spotkanie po latach. Zupełnie przypadkiem w sumie odnalazłem Kurta. Czyli naszego wuja, tak? Jakoś tak to było. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również! Kiedy to było? Jedyne co pamiętam to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londram. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Nie do końca w jednym kawałku. Tak jak ci wspominałem, Jorn został zaatakowany przez krwiopijcę. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządleniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata? Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia.
Okej, czyli w sumie biegniemy do tego maga, o którym, którego już byliśmy. Zobaczymy, co ciekawego nam powie tutaj. Nie wiem, czy nie będzie czegoś wymagał za tą pomoc, ale skoro tamten nasz wuj mu pomógł, no to myślę, że nie będzie aż takim bałamuciarzem. Hej, ty! Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. A, Kurt. Znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze. Mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządzeń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. No dobra. Riordian, pamiętam go. To nie jest ten mag wody z tego, z Gotika? Hej! Ty jesteś Riordian, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie. Nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć. Na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. No to myśmy chyba już przy tej kapliczce byli. No ale dobra, pójdziemy jeszcze raz. Fajnie by było, jakby dzika dało radę uwalić z pomocą Riordiana. A to zapiszemy sobie to tutaj zaraz. Z tego dzika tutaj sprowadzimy. I zobaczymy. Dobra, zrobimy tak. Zapisz. Siódemeczka. Pięknie. I teraz dawaj tego młodego dzika. O, bardzo dobrze, bo on tu już nawet atakuje. O. Surowe mięso z dzika. Dobra, jeszcze jednego dawaj. Riordian, pomóż. Bardzo dobrze. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, no. Chwileczkę. Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty, ale również nakierowuje twoją dłoń w ich kierunku. Przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa.
Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy też mógłbym zostać nowicjuszem? Zostanie nowicjuszem wiąże się z wieloma poświęceniami. Przede wszystkim musisz porzucić cały swój doczesny majątek. Połowę należy rozdać ubogim, a drugą przekazać do skarbca klasztornego. Musisz także opuścić swoje ojczyste strony i zerwać kontakt z najbliższą rodziną. Mag wody nie powinien służyć tam, skąd pochodzi. Na sam koniec trzeba też pamiętać, że nabór otwierany jest tylko raz do roku, a sam okres nowicjatu trwa co najmniej 5 lat. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie. Jak to się ładnie określa. Czyli nie ma sposobu, bym mógł praktykować magię? Spokojnie, aż tak źle nie jest. Chociaż bywa to kosztowne, to niezależnie od twojego stanu wiedzy, możesz korzystać z magicznych zwojów. Takich jak na przykład ten. Oczywiście niektóre potężniejsze zaklęcia będą wymagać od ciebie rozszerzenia swoich zdolności magicznych. Ale każdy człowiek ma w sobie potencjał, by je rozwijać. Lepszy lub gorszy. Możliwym jest nawet poznanie wiedzy o kręgach magicznych bez nauku magów wody czy ognia, ale do tego potrzebne są już odpowiednie księgi i sporo cierpliwości. Wielu magów uważa jednak, że magia runiczna powinna być tajemnicą klasztorów i zabrania nauk z tych ksiąg, co czyni je bardzo trudnymi do zdobycia. No, bardzo w porządku jest ten Jordian. Skoro tak interesuje cię magia, to miałbym dla ciebie pewną propozycję. Otrzymałem przydział pracy, którą muszę wykonać jeszcze podczas mojej podróży po wyspie. Może zechciałbyś mi z tym pomóc? W ramach nagrody mógłbym podarować ci zwój lub dwa. Spotkajmy się na cmentarzu w Silbach, gdy już uwinę się ze wszystkimi sprawami tutaj. No proszę. Dobra, mamy drugą dziczyznę, bardzo dobrze. On tu mówił o jakimś tym, żeby jakiegoś zwoju użyć w ogóle. Telekineza? Roślina lecznicza. Lecznicza. O, tu coś jakiś polny był. A, mięso kopacza też tam jest, okej. Okay. Rdest polny. O, widzę tą łódkę, gdzie jest ten ziomeczek. Rzekomo. Ale to odpuszczę sobie na ten odcinek i po prostu teraz tutaj... Nie ma czego plądrować. Zdobędę wszystko, co mam. Hej! Mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokfara. Zobaczymy się już we wiosce. No dobra. To idziemy. Jeszcze trochę grzybków tu zbierzemy przy okazji. I wracamy do Lokfara. Powoli do przodu. Teraz dostaniemy miksturę, opatrunek w sumie. Będziemy mogli zanieść go swojemu bratu. Hej. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już samo cenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Aha. I co, będzie już okej? Nie, chyba nie.
Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokwarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. No dobra. To idziemy. Całkiem dobrze jest rozwiązana ta fabuła, nawet powiem szczerze, całkiem przyjemnie się gra. Zupełnie jakbym grał w Gothica, naprawdę. Ani mi nie przeszkadza dubbing, nic mi nie przeszkadza. Poza tym, że się czasem ta gra wyłączy i zaczynam na nowo. Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo, ale jestem teraz tutaj. Na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa. Zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? O. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Miałem nadzieję w końcu nauczyć się poprawnej walki mieczem. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża topielców. Ciężko jednak z tego wyżyć, więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. I jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna? Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co?
Nie zdobyliście ani jednej ryby. Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Alben będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako, że jesteś jednym z nich, to może prędzej ci wysłucha. Alben mieszka w tym wielkim domu na wzgórzu niedaleko kaplicy. Ciężko go przeoczyć. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być spokojny, zajmę się nim. Spotkanie po latach i braterska pomoc, nowe wpisy. Okej, czyli z Albinem w sumie mamy porozmawiać na temat naszych ziomków. Ale tym zajmiemy się, jak już wspominałem, w kolejnym odcinku. Teraz położymy się spać, do kolejnego poranka sobie odpoczniemy. I wyruszymy dalej w kolejnym odcinku. Ach, łóżko. Wypadałoby tu jakąś poduszkę ogarnąć, czy pościel, prześcieradło. I w tym momencie dziękuję wam za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.